Witajcie widzowie Milmagu. Jesteśmy dzisiaj w Wesołej podczas pokazu systemów bezzałogowych, które są oferowane bądź już znajdują się w służbie w Wojsku Polskim. Jest ze mną Remigiusz Wilk, dyrektor komunikacji grupy WB, która tu prezentuje kilka ciekawych nowości. Zaczniemy może od domeny morskiej. Co znajduje się za nami? Przede wszystkim po raz pierwszy pokazujemy tutaj elementy, które wchodzą nam w wszystkie rodzaje domen, to znaczy pozapowietrzną, o której jesteśmy znani, których systemy są dosyć rozpowszechnione i już trafiły na wyposażenie Wojska Polskiego i nie tylko Wojska Polskiego, bo różnych armii również. Wchodzimy również w domenę lądową, bardziej intensywnie niż do tej pory, i wchodzimy w domenę morską. Za nami mieści się taki demonstrator nasz, rozwijany mniej więcej od roku, który ma być pewnego rodzaju platformą testową do dalszych rozwiązań, do większych, bardziej dopasowanych pod kątem marynarki wojennej systemów. On ma pełnić rolę rozpoznawczą, ma pełnić rolę uderzeniową, będzie nosicielem systemów bezzałogowych, będzie też mógł być wymieniać informacje między bezzałogowcami, no głównie powietrznymi, bo lądowe to będą trochę za daleko. Czyli jak rozumiem, wpisze się w ekosystem rozwiązań grupy WB i te bezzałogowce powietrzne będą mogły przekazywać sygnał z docelowej platformy, która znajduje się na morzu, na przykład do stacji kontroli, która znajduje się na lądzie. Nie tylko znajduje się na lądzie. Te systemy, które rozwijamy, mają też być dopasowane do okrętów marynarki wojennej, które większość z nich może przenosić albo łodzie półsztywne, albo podobne obiekty. Dlatego tutaj wymiary są istotne. On ma docelowej wersji, będzie miał około 9 metrów długości i różnorakie wyposażenie misyjne w zależności od tego, co będzie potrzebne. Natomiast główne zastosowanie, które na razie widzimy, to są kwestie rozpoznanie, patrolowa, ochrona infrastruktury krytycznej, ale też infrastruktury związanej z marynarką wojenną. Czy wasze bezzałogowce morskie będzie można również uzbroić? Oczywiście. Jednym z elementów, które rozwijamy, jest uzbrojenie. No, samo rozpoznanie bez możliwości reakcji, bez możliwości natychmiastowego zadziałania może by się okazać zbyt małym czynnikiem odstraszającym. Także tak. Zresztą my wkrótce wprowadzimy na przykład bezzałogowe zdalne moduły uzbrojenia w wersjach morskich, specjalnie rozwijane pod tym kątem, ale też na nim będą zamocowane na przykład systemy amunicji krążącej czy inne systemy bezzałogowe, jak choćby Worm ATL czy X-Frontier. I rozumiem, że wszystkie te systemy będą kompatybilne z już rozwijanymi rozwiązaniami zarówno w domenie powietrznej, jak i przyszłej domenie lądowej. Przede wszystkim wszystko, co jest rozwijane przez grupę WB, to jest nasza ogromna zaleta, jest rozwijane systemowo. Każde z naszych systemów wymienia się między sobą informacjami, łącznie z wymianą informacji na przykład do jednostek związanych z artylerią czy też rakietami. Tutaj mówimy o artylerii wojsk lądowych, ale nie tylko, bo nadmorska jednostka rakietowa na jej potrzeby również tego rodzaju bezzałogowce mogą działać. Kiedy możemy się spodziewać już pierwszego prototypu, który będzie przypominał produkt docelowy? Znaczy, pierwszy prototyp już istnieje, natomiast pewnie pokażemy go publicznie po raz pierwszy we wrześniu na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, gdzie zazwyczaj prezentujemy najnowsze rozwiązania, którymi zainteresowane jest wojsko. Ale nie tylko wojsko naszego państwa, gdyż grupa WB stara się zachować taki zdrowy podział między dostawami dla rodzimych sił zbrojnych. Oczywiście one są naszym podstawowym klientem, jesteśmy polską firmą, ale też eksportem. To nie jest, zazwyczaj rozwijamy produkty, które są po prostu sprzedawalne na każdym rodzaju rynków. I ostatnie pytanie na koniec, ponieważ grupa WB jest znana również z produkcji własnych systemów łącznościowych. Rozumiem, że tutaj takowe są właśnie zamontowane, produkowane w ramach grupy. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że wszystko, co rozwijamy, musi uwzględniać suwerenność technologiczną. Sytuacja międzynarodowa jest tak skomplikowana dzisiaj, że nie możemy polegać na rozwiązaniach obcych, bo możliwe są tutaj stawianie nam jakichś barier, czy to eksportowych, czy w ogóle produkcyjnych, brak dostarczania komponentów. Także cała łączność, systemy rozpoznawania, systemy uderzeniowe, no wszystko, co tylko możemy uzyskać z Polski lub jeżeli będziemy na przykład dostarczać to do jakiegoś kraju Unii Europejskiej, to w powiązaniu z nim ze względu na programy finansowania europejskiego będzie tutaj zastosowana. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.